To może się przejdziemy po chałupie, co? Grubsze roboty zrobione, także możemy się przejść. Jesteśmy w ganku. Ganek, wiatrołap. Wiatrołap, niektórzy ganek, ja mówię ganek, niektórzy wiatrołap. I wejście do kotłowni. Nieduża kotłownia. Trochę większa od ganka. Przejście do korytarza. W korytarzu na prawo sypialnia z garderobą. Pomieszczenia nie są jakieś duże. Jeszcze trochę syfu jest. Dobra, wracamy na korytarz. Po lewej stronie pod schodami komórka na graty. Tam nie ma żadnego przejścia, także wychodzimy schody elegancko do góry. I naprzeciwko schodów łazienka. Całkiem okazała łazienka. Bardzo fajna. Tam będzie kabina prysznicowa. Tu będzie toaleta, jakaś umywalka, pralka, suszarka. I jest salon. Wielki salon z wyjściem po prawej stronie. Nie robiłem żadnych HS-ów. Zwykłe otwierane drzwi. Otwierano uchylne. Oba te są uchylne. Zaraz weźmiemy klamkę. Tutaj z lewej strony też drzwi. I z tej strony jest okno. Okno na świat. Okno w kuchni. Prawdopodobnie na tej całej ścianie będzie. Na tej całej ścianie będzie zabudowa kuchenna, może jakaś L-ka w kształcie litery L. Natomiast to zobaczycie jeszcze, jak się otwierają. Drzwi się jeszcze trochę przycinają, ale tutaj jest o fajne dwuskrzydłowe, otwierane. Tamta jest jeszcze uchylna, prawa moja. Jak otworzę, to tutaj mam prześwitu około 170 cm. I tu jest, otwiera się i uchylne, otwierane i uchylne okno. A tak wygląda z zewnątrz. Dobra, ładujemy się do środka, idziemy na górę. Oczywiście klatka schodowa u mnie jest otwarta, tak jak chciałem. Przez to przestrzeń salonu zwiększyła się kolosalnie, kolosalnie. Niby tutaj salon ma z kuchnią około 28 metrów, natomiast z tym korytarzem, z otwartą klatką schodową robi się naprawdę potężnie. Wchodzimy sobie schodkami. Schodki około 18 cm wysokości. W najszerszym miejscu mają 1,10 m. W najwęższym tu mi wyszło chyba z 85, jakoś tak. Ostatni schodek trochę mniejszy po to, żeby doszedł strepen i posadzka i się wyrównało na 18 cm. No i mamy ścianki działowe na poddaszu, na wprost łazienka. Takiej samej wielkości jak na dole, ewentualnie jest 12 cm ściana wymurowana bliżej tu w tą stronę. Także też jest całkiem fajna, pokaźna łazieneczka. Jak się cofniemy po prawej stronie. Nieduży pokoik, może wejdę z niego z troszeczkę większej odległości. Ściankę zrobiliśmy taką wnękę. Przesunęliśmy drzwi bardziej do środka. No i tu jest ten pokoik. Nieduży, jeden pokoik. Nie ma wydzielonej garderoby. O. Wysokość sufitu w tym pokoju, w pokojach na poddaszu ogólnie wszystkich będzie 2,50. No i idziemy do największego pokoju.
praktycznie tyle samo co salon z kuchnią. Prawie 30 metrów pokoju. Wielka kolubryna, nawet słychać echo jeszcze, że tu jest inaczej trochę. Ścianka na równo, jeden wielki prostokąt, bardzo fajny pokoik. Tak wygląda ustawienie w moim domu, domu z projektu na start, podwyższonym 114 metrów kwadratowych. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.